Dzisiaj omówimy kolejną trasę rowerową. Jedziemy z Płaszowa do Rynku Głównego i już na początku rowerzystów czeka znakomite ułatwienie. Tak, od września 2015 roku mamy estakadę łączącą Lipską z Wielicką nad torami kolejowymi, czyli w rejon, w którym startujemy, rowerzyści mogą dotrzeć w sposób wygodny i bezpieczny od ulicy Wielickiej po estakadzie tramwajowo-rowerowej. No to zjeżdżamy z estakady i jak jedziemy dalej? Dalej pojedziemy wzdłuż ulicy Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga, Grudzińskiego. Mostem Kotlarskim przejedziemy na drugą stronę Wisły. A potem, żeby szybciej dojechać do rynku krótszą trasą, z Kotlarskiej skręcimy w Masarską. Pojedziemy Daszyńskiego, Łazarza Sołtyka i Blichem. Następnie skręcimy w lewo w Kopernika i dojedziemy do centrum. Jedziemy od strony estakady nad torami w Płaszowie. Tu zaraz wjedziemy na drogę dla rowerów i skręcimy w kierunku miasta. Wzdłuż tych trzech ulic Kuklińskiego, Klimeckiego, Herlinga, Grudzińskiego jedziemy infrastrukturą rowerową, ale nie zawsze. Tam są dwa odcinki, gdzie włączamy się do ruchu ogólnego na takich uliczkach o bardzo małym ruchu. Jedziemy ulicą Klimeckiego i tu jak zwykle możemy podziwiać tworzący się korek, ale nas korek nie łapie. Jedziemy teraz w ruchu ogólnym. Z lewej ulica Romanowicza, ona ma pierwszeństwo. Tu jest takie łamane pierwszeństwo. Czyli przepuszczamy pojazdy, które jadą z lewej strony. A teraz pokażę, jak przejechać to skrzyżowanie w przeciwnym kierunku. Tu jadąc na wprost dojeżdżamy do środka pasa ruchu i przepuszczamy pojazdy, jeśli jadą jakieś z prawej strony. Więc musimy ustąpić tym, którzy nadjeżdżają z prawej i zająć środek pasa ruchu po to, żeby jakiś samochód, który jedzie za nami, nie próbował nas wyprzedzić i od razu skręcić w prawo na tym skrzyżowaniu, bo to doprowadzi do wypadku. Tu kolega się właśnie znalazł, możemy go przywitać, pojedzie dalej z nami. No, miły element jazdy na rowerze to jest to, że łatwo przywitać, spotkać, czy nawet pogadać ze znajomymi w czasie jazdy. Będziemy podjeżdżać na Most Kotlarski. Tutaj jest dość wąsko na tej drodze dla rowerów. Z góry mogą jechać dość szybko rowerzyści, także uważamy, żebyśmy się po prostu zmieścili i nie zderzyli. Tu zjeżdżamy z mostu i dojeżdżamy do przejazdu o fatalnej geometrii. Trzeba tu bardzo, bardzo uważać, żeby nie wpaść pod samochód. Most Kotlarski jest skrzyżowaniem dróg rowerowych. Możemy stąd na przykład zjechać na bulwary i bulwarami dojechać pod Wawel albo na Kazimierz. My skręciliśmy w Masarską, bo jedziemy do Rynku Głównego, ale w tym miejscu możemy również kontynuować jazdę prosto przez Rondo Grzegórzeckie, następnie przez Rondo Mogilskie do Dworca Głównego. Jedziemy Masarską, dojeżdżamy do Rzeźniczej. Tutaj widzimy, że trzeba ustąpić pierwszeństwa. Dojeżdżamy do Daszyńskiego. Jedziemy ulicą Daszyńskiego, oczywiście prawym pasem, bo są dwa. I tu trzeba będzie zmienić pas. Jedzie samochód, ma pierwszeństwo, jest na swoim pasie, sygnalizuje. Na sporym odcinku prawy pas jest zajęty przez parkujące samochody. Tutaj musimy pojechać oczywiście pasem lewym i przed samym skrzyżowaniem zjechać na pas prawy do jazdy na wprost przez skrzyżowanie. Jedziemy ulicą Łazarza, zaraz pojedziemy Sołtyka i Blich. To są takie małe uliczki, taki sprytny rowerowy skrót i dojadę do Kopernika. Jedziemy ulicą Blich pod górę, będziemy skręcać w lewo, czyli sygnalizacja. Patrzymy, czy nic nas nie wyprzedza. I ustępujemy pierwszeństwa nadjeżdżającym z obu stron, czyli też rowerom na kontrapasie. Znamy już trasę z Płaszowa na Rynek Główny, a w następnym odcinku pojedziemy z Ruczaju. Oczywiście na Rynek Główny, ale pokażemy też, jak z tego rynku wrócić na Ruczej.